Był pewien chory Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do Niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: nauczyciel tu jest i woła Cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie,
leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Od 3 niedziel wsłuchujemy się w te bardzo długie Ewangelie, które przekazał, zostawił nam święty Jan Ewangelista. I mamy w tym roku, jest teraz rok A, ewangeliczny rok A, i te Ewangelie, one są specjalnie wybrane jakby dla osób, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, dla katechumenów, dla osób dorosłych, którzy przygotowują się do bycia chrześcijanami. I w czasie tych 3 niedziel, to jest 3., 4. i 5. niedziela Wielkiego Postu, w Kościele dla tych osób są tak zwane przygotowane skrutynia. Są to pewne obrzędy, które wprowadzają te osoby w tajemnicę, właśnie w tajemnicę sakramentu Chrztu Świętego, ale również te Ewangelie pokazują tym osobom, które mają przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jaki On jest, jaki jest Chrystus, jaki jest Pan Bóg. I 2 tygodnie temu mieliśmy tą Ewangelię o Samarytance przy studni i wtedy Chrystus objawiał się jako ten, który przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. Który przyszedł jakby do wszystkich ludzi, nie tylko do narodu wybranego, ale że Jego zbawienie, Jego dobra nowina sięga dalej, sięga poza naród wybrany. I to mogli usłyszeć właśnie katechumeni, że jakby Jezus przychodzi też do nich, że nie muszą być z narodu wybranego, aby móc doświadczyć Jego miłości i zbawienia. Tydzień temu mieliśmy Ewangelię o tym niewidomym od urodzenia. I w pewien sposób jest to Ewangelia o każdym z nas, bo my rodzimy się niewidomi. My jesteśmy niewidomi od urodzenia, bo rodzimy się w grzechu pierworodnym. Brak nam jest tej, nie mamy jeszcze łaski wiary, i brak nam jest tej zdolności do widzenia rzeczy duchowych, zdolności do widzenia jakby świata niematerialnego. I Chrystus wtedy objawia się jako ten, który oczyszcza nas z grzechu pierworodnego. On powiedział do tego niewidomego: idź i obmyj się w sadzawce Siloam, co znaczy posłany. Jedyną osobą, która jest posłana w Piśmie Świętym, jest Jezus Chrystus. Czyli On mówi do niego: idź i obmyj się we mnie. Obmyj się mną, a przejrzysz. I Chrystus jako ten, który zmazuje grzech pierworodny, który zmazuje nasze grzechy. I dzisiaj mamy tą niesamowitą Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. I również jakby poznajemy kolejny jakby wymiar, kim jest Jezus Chrystus, jaki On jest. I jawi się jako właśnie ten, który ma
moc nad śmiercią, który jest potężniejszy od śmierci. Bardzo jest to ciekawe, jak w tej Ewangelii, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów właśnie o śmierci Łazarza, to mówi: Łazarz, przyjaciel nas zasnął, lecz idę go obudzić. Łazarz, przyjaciel nas zasnął, lecz idę go obudzić. I nie wiem, czy pamiętacie tą Ewangelię, kiedy jest też wskrzeszenie córki Jaira, kiedy Jezus przychodzi do domu Jaira i oni wszyscy płaczą, a Jezus mówi: ona nie umarła, ale śpi. I wszyscy go wyśmiewają. I daje jakby to samo porównanie, porównuje śmierć do snu. I możemy się zapytać, dlaczego tak robi? Czy to nie jest może jakaś taka infantylizacja czy coś? Ale wydaje mi się, że przez taki zabieg Jezus jakoś w pewien sposób chce zrelatywizować moc śmierci, zrelatywizować potęgę śmierci. Chce powiedzieć, że On jest od niej silniejszy, że dla Niego śmierć jawi się tylko jak sen. Każdy z nas, kiedy wieczorem kładzie się spać, jakby jest przekonany, że rano się obudzi, że będzie kolejny dzień i że wstanie rano. I Jezus ma takie podejście do śmierci, że jakby wie, że Jego moc jest potężniejsza niż śmierć. Dlatego porównuje to do snu. Chce pokazać, jakby zobaczcie, że to nie jest coś, co jest silniejsze ode mnie. Ja mam nad tym władzę. I druga rzecz właśnie, która też jakoś mocno to podkreśla, to jest ten moment właśnie, kiedy dowiadujemy się, że Łazarz jest już 4 dni w grobie. Że to te 4 dni Jan Ewangelista nam tutaj podaje, żeby pokazać bardzo konkretnie, że tam nie ma możliwości, żeby on nie umarł. Że jakby to już jest pewne, że Łazarz jest nieżywy, że to nie jest tak, że może stracił przytomność i wiadomo, wtedy nauka była słaba, więc może on tylko był nieprzytomny, a oni myśleli, że umarł. Nie, on już jest od 4 dni w grobie, gdzieś jego ciało powoli zaczęło się rozkładać. Jakby święty Jan Ewangelista daje, jakby nie daje tutaj żadnej takiej możliwości do dyskusji, że a może jednak. I Jezus właśnie pokazuje to, że niezależnie od tego, jak czasami może my myślimy, że śmierć jest wielka, jak ona jest potężna, jak też boimy się jej. Niezależnie od tego, to Bóg jest od tego silniejszy. Bóg jest od tego potężniejszy. I piękny jest ten moment, kiedy później już po rozmowie z Martą, Maria przychodzi do Jezusa i Jezus, kiedy widzi, jak ona płacze, jak płaczą Żydzi, to że Jezus też się wzrusza. Że Jezus też zapłakał. I nam się czasami właśnie może wydawać, że Bóg to jest jakiś taki nieludzki monstrum, który jest gdzieś w zaświatach, do którego jakoś nie mamy kontaktu, może musimy go przebłagać czymś, żeby jakoś łaskawie na nas spojrzał, życzliwie. A tutaj mamy jakby pokazane bardzo konkretnie, że to jest osoba, która się wzrusza, która kiedy widzi cierpienie, zostaje jakoś głęboko poruszona. I zobaczcie, że łzy Jezusa, które dzisiaj widzimy, te łzy Jezusa są łzami Boga. Łzy Jezusa to są te same łzy, bo On jest Bogiem. Łzy Jezusa to łzy Boga. I myślałem też sobie jeszcze o tym, o tej scenie, kiedy Jezus przychodzi już do grobu i tam jest jeszcze powiedziane, że jeszcze raz jakoś wzruszył się bardzo mocno. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że też te łzy Jezusa są łzami tego, że Jezus, że jedynie co może zrobić w tym momencie, to wskrzesić Łazarza. Że zobaczcie, że Łazarz nie zmartwychwstał.
Że to nie jest, on został tylko przywrócony do życia. On na nowo, drugi raz będzie musiał przejść to samo. Będzie musiał umrzeć. I czy te łzy Jezusa nie są też takimi łzami tego współczucia, że z jednej strony jakby dokonuje się cud, zostaje życie przywrócone Jemu, ale z drugiej strony ta świadomość tego, że ten człowiek drugi raz będzie musiał przechodzić coś, co dla nas po grzechu pierworodnym jest czymś najgorszym, czego się najbardziej boimy, gdzie dusza jakby odrywa się od ciała, gdzie zostajemy całkowicie zdezintegrowani, że on na nowo będzie musiał przechodzić to samo. I właśnie Łazarz tylko zostaje wskrzeszony, że nawet ta scena, kiedy on wychodzi z grobu, że on ma, to jest powiedziane, że właśnie jego ręce i nogi były przewiązane opaskami, był zawinięty w te chusty. Zobaczcie, że Jezus, kiedy wyszedł z grobu, zmartwychwstały, te chusty tam pozostały. Jezus miał już chwalebne ciało, ciało przemienione. A tutaj jakby wraca człowiek do tej swojej kondycji, w której był. I czy te łzy Jezusa też nie są trochę takimi łzami smutku? Tego, że pomimo tego, że dzieje się coś wielkiego, to jakby ta droga rozpocznie się od nowa. Że Łazarz będzie drugi raz jakby musiał to przechodzić na nowo. I takiego poznajemy dzisiaj Jezusa. Jezusa, który ma władzę nad śmiercią. To też to wskrzeszenie Łazarza nam już w jakiś jest zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa. Jest zapowiedzią tego, że jakby zostanie całkowicie śmierć zniszczona. Że już właśnie nie będzie powrotu takiego jak Łazarz, ale że już będzie chwalebne ciało. Ciało przemienione. Ciało, które nie doznaje bólu, nie doznaje cierpienia. Które już nigdy też nie umiera. I warto może też, bo dzisiaj też mamy taką już ostatnią niedzielę przed wejściem w całe to misterium. Za tydzień już będzie Niedziela Palmowa. Już będziemy jakby rozważać te wydarzenia, które są bezpośrednio przed męką i śmiercią Chrystusa. Będzie wjazd do Jerozolimy. Już później w czasie Ewangelii usłyszymy o męce. I cały tydzień będzie Ewangelia czytana te najbliższe dni przed śmiercią Chrystusa. I dzisiaj jest ostatnia niedziela i słyszymy o tym potędze Boga, który ma moc nad śmiercią. I nie tylko taką, że może kogoś przywrócić do życia, ale też taką, że nasze ciała zostaną zmartwychwstane. Że my już nie doznamy żadnego bólu. I pytanie też jest do nas, i to też się pytaje, zadaje pytanie właśnie do katechumenów, do tych, którzy mają przyjąć chrzest, czy my w to wierzymy? Tak jak w tym dialogu Jezusa z Martą. Gdzie Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Czy my w to wierzymy? Że naprawdę będzie taki moment, że my już nigdy nie doświadczymy cierpienia, bólu. Że też jakby naszym celem nie jest ten świat, nie jest to, żeby się tu kurczowo jego trzymać ze wszystkich sił. Tylko jest dla nas coś piękniejszego, zachowane, obiecane przez Pana Boga. Wierzysz w to?